Ale solidarność to również wielkie wołanie o sprawiedliwość społeczną. Nie ma prawdy o solidarności bez jej wymiaru społecznego, zawartego w 21 postulatach. Ograniczanie solidarności tylko do wymiaru wolnościowego to jest dzisiaj urzędowe kłamstwo o solidarności. Solidarność to wielki, ważny wymiar społeczny. To kłamstwo, to urzędowe kłamstwo solidarności dzisiaj powtarza się tak silnie i mocno, bo solidarność również dzisiaj jest bardzo Polsce potrzebna. Jest bardzo potrzebna pracownikom. Dlatego pod hasłem zorganizowani mają lepiej, budujemy liczebne związki, budujemy silny związek, bo ciągle jest bardzo pracownikom potrzebny. Potrzebujemy go, bo jak mówił do nas w 2003 roku Jan Paweł II na spotkaniu Solidarności tam w Watykanie, mówił, zdarza się dzisiaj w Polsce, że pracodawcy nie płacą pracownikom za pracę. To jest grzech wołający o pomstę do nieba. Że zdarza się, że pracodawcy odmawiają pracownikom prawa do wypoczynku. Odmawiają pracownikom prawa do opieki zdrowotnej. I wreszcie, to prawda, takich grzechów moglibyśmy wyliczać całe morze. Ale pozwólcie, zdarza się, że pracodawcy odmawiają pracownicom prawa do macierzyństwa. Jan Paweł II podsumował to pytanie, czy nie oznacza to ograniczania wolności, o którą walczyła Solidarność. I bez dola. Solidarność nie może w tych sprawach milczeć. I Solidarność nie będzie w tych sprawach milczeć bez względu na oskarżenia, bez względu na oskarżenie, na co mieszanie się do polityki. W taki sposób będziemy się mieszać do polityki, będziemy wołać o krzywdzie. Solidarność zabiera głos w tej sprawie, wspierając i opowiadając się za programem Polski Solidarny. Po raz pierwszy zrobiliśmy to, popierając świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego program Polski Solidarny. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko uczył nas zwyciężać zło dobre, zwyciężać dobre, to stać w obronie prawdy. Musimy stać w obronie prawdy. Ludzie Solidarności, ludzie sumienia muszą stać w obronie prawdy. Muszą mówić prawdę o dzisiejszej Polsce. Bo Polska to nie tylko zielona wyspa rozwoju na morzu recesji, jak w kółko pokazuje nam i powtarza ostatnio rząd i pan premier. Polska to także wyspa czarna, rekordziska w Europie, w niedożywieniu dzieci, w ubóstwie dzieci, w rozwarstwieniu płacowym i społecznym. Polska to także czarna wyspa w Europie, w ubóstwie pracujących. Co 10 pracujący Polak jest poniżej granicy ubóstwa.
według polskich oficjalnych urzędowych statystyk. Powtórzę to. Żaden człowiek solidarności, żaden człowiek sumienia dzisiaj nie może milczeć o tych sprawach. Ci, którzy udają, że tej rzeczywistości w Polsce nie ma, nie dostrzegają jej, niech się nie powołują na swój solidarnościowy dowód. O polskim narodzie, prawdę o polskim narodzie mówił kiedyś przepięknie nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz. Polski naród, jako lawa, z wieszczu zimna i twarda, sucha i pogawa. Lecz wewnętrznego ognia i 100 lat niewiziemni. Pluwaj na tę skorupę i zejdźmy do głębi. Ta gorąca lawa, ten żar naszych serc wypłynął w Polsce w sierpniu 80 roku, kiedy rodziła się Solidarność. Owocem tego żaru, tej miłości do ojczyzny, tego patriotyzmu była i jest Solidarność. Ten wielki żar polskich serca mogliśmy zauważyć znowu, teraz, niedawno. Po wielkiej tragedii smoleńskiej. W sercach Polaków, w sercach młodzieży tak pięknie, tak wspaniale obudziło się to wielkie pragnienie, poczucie wspólnoty. Potrzeba dumy z tego, że jesteście Polakiem. Zażądaliśmy od polskich rzekomo mężów stanu zachowania godnego ojczyzny, którą reprezentują. Również dzisiaj, wkrótce, nadchodzi chwila próby. Za parę dni będziemy dawali świadectwo tego, jak kochamy Polskę. Jakiej Polski chcemy, jakiej Polski pragniemy. Dlatego proszę Was, rozpalmy w sercach ogień, rozpalmy na nowo tą potrzebę wspólnoty, tę lawę gorącą, która nie zasygnie w naszych sercach, których 100 lat nie wyziębi, jak mówiła Adam Mickiewicz. Rozpalmy tą lawę, głosując na Jarka, głosujmy na Jarosława, głosujmy na Polskę. Szanowni Państwo, śpiewaliście mi dzisiaj, za to jestem bardzo wdzięczny, 100 lat, ale dzisiejszy świata pierwszy raz i te urodziny, także Lecha Kaczyńskiego. Prosiłbym o chwilę ciszy.